Witajcie kochani na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam lądowanie samolotem Boeing 737-600 na lotnisku Praga-Lucyna. Przepraszam z góry za jakoś dźwięk, natomiast nad dźwiękiem muszę popracować jeszcze trochę, natomiast nie zniechęca mnie to do nagrywania filmów, a żeby przekazać Wam trochę informacji. Już rozpoczynamy ścieżkę podejścia do lotniska Praga-Lucyna. Znajdujemy się na wysokości 14 tysięcy stóp, nasza prędkość 220. I dzisiaj wylądujemy za pomocą VOR. To jest nawigacja inna troszkę niż ALS, ponieważ ona podprowadzi nas pod próg pasa, natomiast resztę podejścia będziemy musieli wykonać ręcznie. Natomiast większość lotnisk, czasami jeśli gracie na przykład na używając ATC defaultowego bądź jakiegoś innego, no to mówi na ten kontroler lotu informuje Was, że podejście będzie wykonywane z widocznością, a nie na ARS, i wtedy można użyć nawigacji VOR, żeby wykonać podejście. W tym samolocie, żeby wykonać podejście, ja użyję trybu VNAV i LNAV. VNAV to jest Vertical Navigation i Lateral Navigation. Vertical, czyli nawigacja w pionie, czyli wysokościowa, tak to nazwijmy. LNAV, nawigacja w poziomie, czyli ustalająca kierunek. Żeby to zrobić, najważniejsze jest dobrze wpisać plan lotu do naszego FCU. W przeciwnym razie to wyjdzie nam wyjdą nam jakieś błędy i w tym momencie nie będziemy mogli tego zrobić, ponieważ VNAV nam się nie uruchomi przeważnie. LNAV z tym jest mniejszy problem, ono się uruchamia, natomiast VNAV jest kłopot. Żeby je uruchomić, w ogóle najpierw trzeba uruchomić dwa flight directory. Nie ma możliwości uruchomienia tych trybów przy użyciu jednego flight directora. I co robimy? Przede wszystkim musicie znaleźć drogi podejścia do lotnisk. To najlepiej na stronach charts danego lotniska albo na stronach VATSIM-u. Tam również diagramy dla lotnisk są. Tam są procedury SEAT i STAR. Jak ktoś nie wie, co to są procedury SEAT i STAR, procedura SEAT to jest Standard Instrument Departure. Procedura STAR to jest Standard Terminal Arrival Route. Nie trzeba ich dokładnie zapamiętywać, natomiast wystarczy dla wiadomości zapamiętać tyle, że SEAT, ostatnia literka to jest Departure, czyli odloty, Arrival, literka trzecia w nazwie START to jest przyloty, czyli SEAT procedura odlotowa, START procedura dolotowa do lotniska. Wpisujemy w procedurę dolotową do lotniska, dokładnie musimy skonstruować nasz plan lotu. No i potem wykonujemy lot. Jeśli już dolatujemy do lotniska, musimy znać VOR danego lotniska. W przypadku Praga-Lucyna jest to 112.60. Ustawiamy w naszym radiu 112.60. To jest VOR do lotniska Lucyna. No, 112, źle mi się ustawiło. 60. Jako aktywnym jesteśmy na wysokości 8000, zmierzamy. Samolot wykonuje bardzo ładne podejście do lotniska. Prędkość nasza 220. I samolot w tym momencie, jeśli mamy uruchomione tryb VNAV i LNAV, będzie nam obniżał prędkość i obniżał wysokość. Czyli tymi aspektami nie musimy się zamartwić. Teraz tak, tutaj będziemy lądować na pasie 30, a to na którym pasie będziecie lądować, no to ustalacie wy, kiedy ustalacie plan lotu. Pas 30, kierunek ma 304 i co istotne, kierunek pasa 304, taki wpisujemy w okienku kurs.
klapy otwieramy na jeden i zbieramy hamulec na medium. Dalej, uzbrajamy speedbrake i uruchamiamy tryb w lokalizacji. W tym momencie samolot znalazł ścieżkę, można to zrobić wcześniej znacznie i on będzie się poruszał teraz po ścieżce radionawigacji VOR i podprowadzi nas pod samo lotnisko. W tym momencie tryb RNAV się wyłączył, a uruchomił się tryb VLOG. Speed check, flaps 5, flaps 5. Transition altitude, altimeters, checked. Ten lokalizator VOR możecie włączyć wcześniej, już w momencie podejścia do lotniska. W tym momencie on wam uruchomi zejście na ścieżkę lotniska, danego lotniska, takiego, które sobie tam wybierzecie. Widzimy, tu nam pojawił się pas w tym miejscu i teraz samolot będzie zniżał nam do pasa, natomiast nie będzie manewrował kierunkiem, ponieważ RNAV jest wyłączony, a lokalizator VOR w przeciwieństwie do ILS nie jest precyzyjnym lokalizatorem i systemem podejścia. Jest systemem nieprecyzyjnym. W tym momencie musimy odłączyć autopilota i podejść ręcznie. Manewrujemy tylko kierunkami, prędkość ustawi nam VNAV. Gear going down. Speed check. Flaps 15. Plan lotu, jeśli chcecie ściągnąć plan lotu, to jakichkolwiek lotnisk, ja to robię na stronie Roadfinder FSX, wrzucę link do swojego opisu, tam macie, wpisujecie lotnisko, z którego zamierzacie startować, lotnisko, na którym zamierzacie lądować, flight level, czyli poziom lotu. Ważne jest, żeby IRAC, który macie, IRAC to jest informacja na temat aktualnych procedur lotnisk i dróg lotniczych, żeby on był zgodny. Tam w tym Roadfinderze możecie ten IRAC, tam są różne cykle IRAC, to cykl IRAC zależny jest od daty, w jakiej aktualnie obowiązuje. W tej chwili obowiązuje 14.09, ale
Ja używam 1408 jeszcze, ponieważ w tej chwili nie latam nawet z nim, więc nie potrzebuję aktualnego aeroplana. Speed check, flaps 40. Speed check, flaps 30. Bardzo ładne lotnisko w Pradze, które można ściągnąć bezpłatnie na stronie Vaccine czeskiego. Ja wam w zakładce również wrzucę to lotnisko. To jest darmowe lotnisko, a powiem wam szczerze, różne lotniska widziałem i to lotnisko naprawdę, to mi się jakieś artefakty zrobiły, ale to przez to, że nagrywam frapsem, na razie jeszcze nie znalazłem jakiegoś innego odpowiedniego programu i stąd to klatkowanie nie jest idealne, za co przepraszam z góry. W grze normalnie, jeśli nie nagrywam, wychodzi to znacznie lepiej. Spoilers armed. Approaching minimums 300, 200. To że nas zdmuchło z pasa, ale myślę, że może nam się uda to lądować. Gorące tłumaczenie. 50, 40, 30, 20, 10. Reverse thrust engaged. 100 knots. Spoilers up. Manual braking. 80 knots. 60 knots. Spoilers down. Zobaczcie, jak to lotnisko wygląda, to jest darmowe lotnisko. Także dziękuję za uwagę w tym filmie. Mam nadzieję, że jakiś fragment wiedzy udało mi się wam przekazać. I jeśli wam się podoba, łapkę w górę. Jeśli chcecie, subskrybujcie. Jeśli wam się nie podoba, piszcie również w komentarzach. I zapraszam na kolejne filmy. Dziękuję bardzo.